Witam serdecznie Państwa. A więc stało się, polska złotówka drastycznie znowu traci na wartości i nic w tym dziwnego. I nic w tym dziwnego, Szanowni Państwo, ze względu dalej, że dalej są zapowiedzi rozwadniania polskiego złotego, rozdawania darmowych kredytów, rozdawania darmowych pieniędzy, niszczenia małych i średnich przedsiębiorców. Jest dalszy plan niskiego oprocentowania i wmawiania Polakom, że Szanowni Państwo, w Polsce inflacja w grudniu wyniesie 6%. Z tymi wszystkimi planami, które mają zostać wykonane przez obecnych decydentów przed wyborami. Szanowni Państwo, jakim cudem w grudniu inflacja ma wynieść 6%, jeżeli w danym momencie płaca minimalna w Polsce wzrosła chyba o 500 zł na miesiąc, w lipcu wzrośnie o następne prawie 200 zł, prawda? A od stycznia znowu wzrośnie. Czyli w okresie od dzisiaj, czyli miesiąc temu wzrosła, w lipcu wzrośnie i w styczniu wzrośnie, prawda? W grudniu może spadnie na chwilę do 6%, jak sobie tak obliczą koszyk inflacyjny na pięciu produktach. Może spadnie. Może spadnie. Może obniżą chwilowo cenę chleba o 50%, nawet zrobią dopłaty do chleba. Niczym, wiecie, w Turcji, prawda? No to może, ale jakim cudem inaczej ma to się stać? Podwyższają podatki, Szanowni Państwo, podwyższają płacę minimalną, która nie trafia całkowicie do kieszeni Polaków ze względu na to, że płaca minimalna znacznie jest uszczuplana poprzez wysokie podatki. To jakim cudem inflacja w Polsce ma spaść? Może mają wiadomości na temat tego, że już niedługo dojdzie do zawalenia dolara amerykańskiego, funta i euro, co by było dobre i właśnie to mogłoby sprawić, że inflacja rzeczywiście w Polsce w grudniu by wyniosła 6%. Ale przy okazji musieliby zastopować tą orgię rozdawnictwa, złodziejstwa i niszczenia polskich i małych przedsiębiorców. Nawet jeżeli złotówka się umocni, bo powinna się umocnić, jeżeli będziemy szli normalnym torem, to jeżeli złotówka się umocni, Szanowni Państwo, to tylko i wyłącznie dzięki temu, że będziemy szli normalnym torem. Ale jeżeli będziemy rozdawać masowo darmowe kredyty, darmowe komputery, darmowe to, darmowe tamto, 17 emerytura, 18 emerytura, to, no to nie może iść długo. Dodatkowo, Szanowni Państwo, będzie impuls, nie włączają przecież w NBP. Przecież Jastrząb nie włącza w NBP impulsu tego, że do Polski nie wracają obecnie ludzie i będą uciekać stąd ludzie, Szanowni Państwo, ze względu na to, że rządzi nami reżim militarny nami rządzi, nie rządzą nami demokraci, rządzą nami, Szanowni Państwo, psychopaci, którzy odgrzali trupa PRL-u. Czyli powołują gorzej, bo gorzej. Powołują, Szanowni Państwo, ludzi do wojska w wieku 40-45 lat. Wystarczy mieć książeczkę wojskową i koniec. No to ludzie stąd będą uciekać. A po co tutaj żyć, Szanowni Państwo? Po co jakiś tam człowiek, który, wiecie, pracuje sobie, ma biznes, wiecie, nie wiem, jest inżynierem jakimś, po co on ma siedzieć w Polsce, jak on sobie może mieszkać w każdym kraju świata, prawda? No i zostaną tutaj tylko no, tacy ludzie, jacy zostaną, którzy na przykład nie mogą się ruszyć z Polski, bo na przykład mają tutaj fizyczne rzeczy i tak dalej, ale będą się jak najszybciej stąd transportować, bo, Szanowni Państwo, przed idiotami po prostu się ucieka, więc do grudnia jeszcze jest dużo czasu. Jeżeli to będzie postępować, będą wprowadzać panikę, będą na Rzeczpospolitej było napisane, że, Szanowni Państwo, w prawie jest ustalone, że masz 24 godziny na stawienie się w jednostce wojskowej. Szanowni Państwo, Kaczyński, Morawiecki i Duda odgrzali PRL. Odgrzali PRL. Odgrzali PRL, odgrzali PRL, zwiększają spółki Skarbu Państwa, zwiększają władzę nad obywatelem. Szanowni Państwo, takiej inwigilacji, jak w Polsce obecnie jest, to nie było nigdzie. Przedsiębiorcy boją się rozmawiać przez telefony. Nigdzie. Nigdy nie było w Polsce takiej inwigilacji, takiej władzy. Władza nie miała nigdy, jak za największego Stalina. Jak za największego Stalina. Przepraszam, was, byłka kawy.
To Kaczyński wprowadził, to Kaczyński już 7 lat temu wprowadził ten zamordysta, już wprowadził 7 lat temu, to był początek, wprowadził 7 lat temu rejestrowanie pay as you go card, czyli nie można już dzwonić nigdzie incognito, nie możesz sobie zadzwonić nigdzie, szanowni państwo, bez wiedzy komunistów z państwa polskiego i służb, tak? Nie możesz. Państwo polskie stało się stalinowskim tworem, o jakim marzył Lenin. W dużej części, prawda? Tak? W dużej części, pod tym kątem, jeżeli chodzi o inwigilację w danym czasie, prawda? Dodatkowo niepokorni będą w mundurki jak ten Hirek, że tak powiem, będą Hirek od muzyki. Wiadomo kogo, nie będę mówił, żeby mi nie pozywał. Hirek od muzyki, który mundurek zdjął, jak tylko przyszedł 89, to zdjął mundurek, był wcześniej w mundurku. Kaczyńskiego w mundurek też by było trzeba. Tak jest, szanowni państwo. Tak będzie, no niestety, szanowni państwo, gdyby ktoś mówił w 37, 36, 35, czy coś się święci. Mówili takie rzeczy, mówili, ale się z nich śmiali, no i potem skończyliśmy w 39, 44, 45, szanowni państwo. I dzisiaj jest po prostu sytuacja lustrzana. Szanowni Państwo, my w Polsce obecnie tego się nie zalicza. Żyjemy w jakiejś. Tego się nie zalicza, Szanowni Państwo. Są ludzie w Polsce na najwyższych stanowiskach, którzy nam wmawiają, którzy opłacają marketingowe firmy, które, no jak ci ludzie będą patrzeć w lustro, które wmawiają Polakom, że my jesteśmy w stanie W. Nie jesteśmy w żadnym stanie W i nie jesteśmy. To Ukraina jest z Rosją. To Ukraina z Rosją. Nie my. Nie jesteśmy w stanie W. Szanowni moi. I oni w momencie. Jesteśmy, pomagamy tym ludziom, prawda? Trzeba pomagać Ukraińcom, niech walczą o swoją wolność, prawda? Chcą Donbas, niech walczą o Donbas. Chcą, niech walczą o resztę. Chcą, niech sobie walczą o Krym. Ich jest sprawa, prawda? My w świetle warunkach pokojowych, my w świetle prawa międzynarodowego im pomagamy. Szanowni Państwo, pomagamy im, bo prawo międzynarodowe pozwala na pomoc. I tak robi właśnie wolny, demokratyczny, tak zwany świat. Pomaga Ukraińcom się bronić przed obrzydliwą napaścią Sowietów, tak? Sowietów. Mongolsko-sowieckiej, ruskiej cywilizacji, prawda? I tego nie wliczamy. Tego nie wliczamy. Nie wliczamy tego, co się stanie, jak się zorientujemy. A, o kurde, 50 tysięcy mężczyzn wróciło, a drugie 50 tysięcy nie wróciło. No i to jest 100 tysięcy, i to jest bardzo dużo już. Jak na taki kraj. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, szanowni państwo. No ale o tym się bardzo mało mówi. No ale, no, szanowni państwo, no ja powiem tak. No trzeba o tym mówić, no bo nigdzie nic nie mówię. Szanowni państwo, no, w świecie biznesu mamy takich ludzi, którzy na przykład są jacyś przedstawiciele jakichś rad biznesu. No to jest taki koleś, który, wiecie, na początku W na Ukrainie, to wyskoczył i powiedział, że my wszyscy szybko musimy przyjąć euro. No co za typ? Co za. Jak ten człowiek nie jest. Jest biznesmen, to jest przedsiębiorca, który chciał zniszczyć Polskę? Szanowni Państwo, gdybyśmy weszli do strefy euro, to byśmy połowę Polski sprzedali za darmo. Do strefy euro można wejść, ale wtedy, gdy się opłaca. Szanowni Państwo, tak samo się wmawia, Szanowni Państwo, że obecna sytuacja, szanowni państwo, to jest, no, że to nie jest, szanowni państwo, dodatkowo się wmawia Polakom, że obecna sytuacja to jest jakaś tam nasza sprawa. Szanowni państwo, my w 39. Jak głupki, ale to trzeba mówić o inflacji, o tym wszystkim, co się dzieje, dlaczego waluta idzie, prawda, do tyłu. Szanowni Państwo, w 39, proszę zobaczyć, tu jest mapa. Szanowni Państwo, w 39 była Polska. To była Polska, Szanowni Państwo. Tak. Niemcy. Prawda? I szanowni państwo, w
W 1939 my generalnie mieliśmy dobre stosunki z Niemcami. Przez całe 10 lat do W. Mieliśmy dobre stosunki z Niemcami. Tak? No ale, szanowni państwo, przyszła banda, sorry, nierozumnych ludzi, którzy nie rozumieli, że tutaj, tu było zło. Zapomnieli, że tu jest zło. Zapomnieli, że tu jest sowietyzm, szanowni państwo. Zapomnieli, że tu są Sowieci. Tu wszędzie byli Sowieci, komuniści, faszyści, prawda? Bo tutaj byli Sowieci, a na Ukrainie byli ukraińscy naziści, tak? Bandera, tak? To byli naziści, tak? To są naziści, tak? Banderowcy, naziści, tak? Tak? Przecież banderowcy to... Niemcy patrzyli, co robili banderowcy, to nawet sami nie dowierzali, że można być takim czymś. Dobra, nieważne. Tak? I tu był... I szanowni państwo, i tu byli Sowieci. I dla nas jedynym rozwiązaniem, szanowni państwo, wszyscy po kolei, popoddawali się, tu były Niemcy, tak? Wszyscy po kolei popoddawali się, szanowni państwo, wszyscy po kolei popoddawali się Niemcom. Czesi, znaczy najwcześniej Austriacy, wcześniej tutaj oddali kawałek, przy Belgii, tak? Austriacy, wszyscy się, Czesi, Austriacy, prawda? Słowacy, no się wszystko, oni się wszystko dogadali. Tu się oni, Węgrzy się dogadali z Niemcami, Rumuni się dogadali z Niemcami. Te wszystkie kraje tutaj, wszystkie dogadały się z Niemcami. Włosi się dogadali z Niemcami. Te kraje wszystkie się dogadały z Niemcami. I wiedzieli też, że Holandia będzie prawie bez wystrzału wzięta, Dania bez wystrzału, prawda? Oni wszyscy, Belgia, wiecie, łatwo zdobyta, prawda? Tam nie wspominając o połowie Francji, bo było Vichy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie kraje, szanowni państwo, wszystkie te kraje no, wiedziały, że nie są w stanie dać radę w pojedynkę Niemcom. Ale Polacy jakoś myśleli, że... Ale Polacy w ostatnich latach przed 39, prawda, stwierdzili, że Brytyjczycy namówili Polaków, żeby podpisali z nimi umowę, że jak Niemcy napadną na Anglików albo Niemcy napadną na Francuzów, to że Polacy będą bronić Brytyjczyków i Francuzów. Żeśmy podpisali taką umowę, że będziemy bronić Francuzów i Brytyjczyków. I Imperium Brytyjskie. Imperium Brytyjskie nie było niczym fajniejszym niż Imperium Rosyjskie, szanowni państwo. Czym się różniła królowa Wielkiej Brytanii od Stalina? Czy od Lenina? Czym się różniła królowa Wielkiej Brytanii od Stalina czy Lenina? Ja nie rozumiem. To był władca imperium i to był władca imperium, prawda? Brytyjczycy wszystkich wykorzystywali na świecie, mordowali i tak dalej. To nie była... Przecież Brytyjczycy... To Brytyjczycy zapoczątkowali faszyzm. Włosi się wzorowali na Brytyjczykach. To Brytyjczycy zapoczątkowali nadludzizm. Nadludzizm, tak? Brytyjczycy byli... Według Brytyjczyków oni byli nadludźmi. Brytyjczycy byli nadludźmi. To Włosi się... Szanowni państwo, to Włosi się... To Włosi się, szanowni państwo, to już historia. Ja jestem pasjonatem historii, szanowni państwo. Ja studiuję historię od dziecka. Do dzisiaj jestem pasjonatem. Proszę się nie śmiać teraz, ale zanim poszedłem na uniwersytet za granicą, no to wróciłem do Polski i maturę akurat zdałem sobie z historii. Proszę się nie śmiać, że się chwalę, że mam, bo się nie chwalę, że mam maturę z historii, bo to przecież jest śmieszne, prawda? Matura jest to bzdura, zgadzam się, są to głupotki, prawda? Ale, szanowni państwo, mam maturę z historii akurat. I oczywiście zgadzam się, że uczą tam banialuków, głupot i debilizm i nie uczą tam w ogóle historii na tej maturze. Jest to śmieszne i, że tak powiem, jest to obraza dla intelektu nas Polaków. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Ale my żeśmy, szanowni państwo, wtedy podpisali umowę z Francuzami i Brytyjczykami, że będziemy bronić ich, jeżeli Niemcy na nich napadną. Dla Niemców było to oczywiste, że Polska się umówi z Niemcami, no bo jak mogą być Polacy tacy głupi i się nie umówić z Niemcami, jak wszyscy wokoło się umawiają, jak Polacy mogą być tacy głupi, przecież wiedzą, że Francuzi
To co, przecież Polacy wiedzieli, że Francuzi i Brytyjczycy im nie pomogą. Francuzi i Brytyjczycy to było wiadome. Nam się wmawia, że to było dla nas jakieś zaskoczenie w 1939, znienacka, Niemcy nas zaatakują. Nie, Francuzi nas namawiali, żebyśmy nie robili mobilizacji. Francuzi nas namawiali do tego, żebyśmy nie robili mobilizacji przed Niemcami. No, no tak, ja się zgadzam. No, szanowni państwo, my powinniśmy tak samo z Niemcami się umówić, tak jak Czesi, Austriacy, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Duńczycy, Holendrzy, Belgowie, Francuzi, prawda? A, i Hiszpanie, oczywiście, Hiszpanie też się umówili z Niemcami. Wszyscy się umówili z Niemcami, nawet Litwini się umówili z Niemcami. Tutaj chyba u góry Łotysze, nie wiem czy Łotysze jest, nawet Litwini byli w SS. Wszyscy się poumawiali z Niemcami, tylko Polacy się nie umówili w centrum Europy pomiędzy, szanowni państwo, bolszewią, także ukraińskim faszyzmem i, szanowni państwo, i Niemcami. My żeśmy mieli dobre stosunki z Niemcami i my żeśmy jakimś cudem, ja nie wiem, kogo przekupili Niemcy w Polsce. Przecież ludzie to wiedzieli. Wiecie, szanowni państwo, że dzisiaj, do dzisiaj nauczycielki historii tego nie wiedzą. Może już wiedzą. Ale do dzisiaj nauczycielki historii, im się wydaje, do dzisiaj ludzie, którzy pokończyli uniwersytety, szanowni państwo, z historii, do dzisiaj oni nie wiedzą, by ci wydrapali oczy za to. Bo ja to sprawdzałem, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, by ci oczy wydrapali. Jakbyś im taką historię przedstawił. Bo oni znają, szanowni państwo, w Polsce nie uczy się historii polskiej, tylko w Polsce, szanowni państwo, uczy się światopoglądu brytyjskiego, ruskiego i żydowskiego, tak? Że wojna to cierpieli Żydzi, że Brytyjczycy, że to oni nas niby mieli bronić, prawda? A ruski, szanowni państwo, że to ruski były dobre, a Niemcy były złe. Szanowni państwo, czym się różnił Hitler od Stalina? Czym się, się Niemcy od Stalina różnili? Czym? Nie wiadomo, który był gorszy. Czym oni się różnili? Ale co? Na końcu przecież Brytyjczycy i Amerykanie nas zmusili, żeby pójść z największym diabłem, wiecie, na świecie, czyli ze Stalinem. Nas zmusili do tego, żebyśmy z nimi. I co? Że nas zmusili do tego, żebyśmy z nim, że tak powiem, szanowni państwo, poszli, tak? No to nie mogliśmy pójść z Niemcami, a mogliśmy pójść ze Stalinem? Najgorszym, największym zbrodniarzem świata? Jednym z? Naprawdę, dlatego ja uważam, że Polakom się wbija nie polską narrację historyczną, nie. W Polsce się sowiecko, brytyjsko, żydowską, prawda? Bo, szanowni państwo, to jest narracja rusko-brytyjska. Rusko-brytyjska. To nie jest narracja, szanowni państwo, polska. Rusko-brytyjska narracja. Rusko-brytyjska, że to, że my niby nie mogliśmy pójść z Niemcami. To jest wszystko kit. To jest wszystko kit. To jest wszystko kit wbijany od 70 lat w Polsce. To wszystko kit, szanowni państwo, od 70 lat wbijany. Nawet Turcja szła z Niemcami. Nawet Turcja szła z Niemcami bodajże. Jeżeli się mylę, ale z tego co pamiętam, tak. W Polsce historia jest zakłamana. I my żeśmy podpisali z nimi, że jak oni na nich napadną, no to przecież Niemcy wiedzieli. No przecież wiedzieli, że Brytyjczycy nie mają armii, że Brytyjczycy nie pomogą Polakom, tylko znaleźli debili i tyle, tak? No to mieliśmy to, co chcieliśmy. I potem nas sprzedali w 45 i tak dalej. Taka jest prawdziwa historia, szanowni państwo, Polski. Taka jest prawdziwa historia Polski. Dlatego dzisiaj nie mamy połowy swojego państwa, które mieliśmy wcześniej. Bo, szanowni państwo, głupota nami rządziła. A dzisiaj, szanowni państwo, i do czego ja dążę? Żeby wam wytłumaczyć, przecież to każdy Brytyjczyk wie, każdy Anglosas to wie, szanowni państwo, każdy, bo to ma wielkie odzwierciedlenie w stosunku do waluty, do dolara amerykańskiego, funta i polskiego złotego. Przepraszam, wezmę łyka kawy.
Każdy Brytyjczyk mentalnie to rozumie. Znaczy każdy, no nie jakiś ostatni idiota, prawda? Ale generalnie wiecie, Amerykanie, oni wszyscy to rozumieją. Oni, tylko nam, Polakom, się tego nie wpaja, bo mamy u nas uczono historii i światopoglądu rusko-brytyjsko-żydowskiego, że obozy koncentracyjne to tylko Żydzi, prawda? Przecież to dla Polaków zostało wybudowane. Dla Polaków to zostało wybudowane. A że potem to ściemasz wszystko. No, to dla Polaków, no oczywiście Żydów potem tamten, tak? Hitler, tak? Prawda? Taka jest prawda. Ale przecież te obozy zostały wybudowane dla Polaków. Przecież to Polacy byli pierwsi w nich mordowani. Polacy. Etniczni Polacy, bo wiadomo, bo Żydzi chcą, żeby nie mówić, że bo Żydzi to tak mówią, że Żyd to był Żyd, a jak Polak Żyd, to już nie może być Polak Żyd, tylko Żyd. Ja nie wiem już sam, co, jak ja mam mówić, bo to byli przecież polscy Żydzi po prostu, no. Ja już nie wiem sam, już w strachu żyjemy, wiecie, jak się wypowiadać, to jest, wiecie, przerażające troszeczkę. No ale przecież te obozy były dla Polaków. No i zabijano tam, wiadomo, polskich Żydów. Ale one były wybudowane dla, no, nie wiem, to Żydzi wymuszają, żeby, że tak powiem, szufladkować, to Żydzi wymuszają przecież, żeby na Polaka mówić chrześcijanina Polak, a żeby mówić na Polaka Żyda, Żyd. No to Żydzi sami tak chcą, prawda? To co ja mam z tym, tak powiem źle, tak powiem niedobrze. Co to w ogóle, wiecie, to tak jak mieszkasz, mieszkasz w Wielkiej Brytanii, jesteś muzułmaninem, jesteś Brytyjczykiem i byś nie mówił, że jesteś Brytyjczykiem, abyś mówił, jestem muzułmaninem, prawda? Jestem muzułmaninem, nie jestem, masz brytyjski paszport, jestem muzułmaninem, prawda? Albo jesteś szikiem, tym, sikiem, sik, nie wiem, dobra, nieważne. Albo jakimś tam jestem, nie jestem Brytyjczykiem, ale jestem buddystą, prawda? Tak Żydzi robią, to jestem buddystą, prawda? Nie jestem Brytyjczykiem, jestem buddystą. Albo jakbyś, masz brytyjski paszport i jesteś ateistą, jestem ateistą, albo jestem agnostykiem. To jest bzdura jakaś totalna, prawda? I szanowni państwo, i dzisiaj nam się także wmawia, że obecna sytuacja na Ukrainie nie jest walką o hegemonię dolara. Oczywiście, że jest walką o hegemonię dolara albo o hegemonię Rosji i Chin. Szanowni państwo, tu jest sfera Rosji. Przepraszam. Szanowni państwo, tu jest Rosja. O co, dlaczego o tym mówię? Bo to jest ważne w stosunku do walut, ważne w stosunku do polskiego złotego. Ważne, arcyważne, co się dzieje dzisiaj z brytyjską walutą. Co się dzieje z walutami? Szanowni państwo, tutaj mamy sferę, jeszcze do niedawna Finowie też byli, można powiedzieć, w sferze, dlatego się tak wzbogacili. Finowie dlatego są tacy bogaci, bo mieli spokój z ruskimi, bo się z nimi umówili. Po prostu z nimi handlowali sobie. Se handlowali, dlatego są tacy bogaci, tak? Proszę zobaczyć. Tutaj to jest wszystko sfera ruska. Mniej więcej. Taka, że to oni tam, wiecie. To jest wszystko, szanowni, sfera ruska. Ruska. Tutaj króluje rubel. Rubla jeszcze kochają w Amerykach, w Ameryce Południowej, chyba w Meksyku też, w całej prawie Afryce, w Arabii, w Chinach, we wszystkich krajach tutaj Oceanii, gdzie tam miliard ludzi mieszka. Oni wszyscy kochają. Tutaj, szanowni państwo, te wszystkie narody, one przyjmują rubla, one się nie bawią w to wszystko, prawda? One przyjmują rubla, a nam się mówi co innego, szanowni państwo. Te wszystkie kraje tutaj zaznaczone, to wszystko jest, szanowni państwo, świat, w którym rubel jest przyjmowany. To wszystko świat, gdzie nie ma sankcji na Rosję. I tak dalej, i tak dalej. To jest ten świat. I rzecz w tym jest, szanowni państwo, że no, dolar amerykański też jest tam przyjmowany oczywiście. Ale rzecz w tym, że pierwszym, szanowni państwo, punktem Rosji, Chin, Indii, Republiki Południowej Afryki, Brazylii, prawda, jest to, żeby zniszczyć
hegemonię dolara amerykańskiego. Ale to nie my, bo drukujemy dolara amerykańskiego i to nie my mamy dolary amerykańskie. Dolary amerykańskie drukują Stany Zjednoczone i dolary amerykańskie mają Stany Zjednoczone i wiele, wiele innych krajów. My mamy bardzo mało dolara amerykańskiego. My prawie nie mamy dolarów amerykańskich. My mamy polską złotówkę, my mamy, szanowni państwo, euro, my mamy dużo koron czeskich, my mamy dużo koron duńskich, mamy dużo koron norweskich, mamy dużo koron szwedzkich, mamy dużo hrywny, mieliśmy do niedawna w miarę dużo rubla, tu białoruskiego, ruskiego, prawda, mamy dużo forinta, rumuńskiej waluty mamy dużo, prawda, i takich różnych walut właśnie mamy dużo, ale my nie mamy dużo dolara amerykańskiego, prawda. I wmawia nam się, że to nie jest wojna. To jest, szanowni państwo, zawsze wojny są o coś. Zawsze wojny są o coś, tak? Druga była o utrzymanie, czy też jak największy upadek Imperium Brytyjskiego i przyjęcie Imperium Brytyjskiego przez Amerykanów. A w Europie Niemcy chcieli w ten sposób wypchać Brytyjczyków, prawda? Bo Imperium było do upadku. Brytyjczycy z Niemcami walczyli o imperium, a Amerykanie ich na siebie nasłali po to, żeby to imperium zniszczyć i je przejąć. Tego się nie mówi w Polsce przecież w szkołach, prawda? Prawda? I o to chodzi, że Niemcy, co Niemcy chcieli zrobić, szanowni państwo? Niemcy chcieli, szanowni państwo, Niemcy, tutaj były Niemcy, nie, Niemcy chciały tutaj przejąć te wszystkie tereny. Niemcy chciały tu przejąć te wszystkie tereny, prawda? Niemcy chciały tu przejąć te wszystkie tereny za Moskwę, aż do Uralu, podejrzewam, że tutaj chcieli przejąć te wszystkie tereny aż do Uralu. Tych sobie tutaj, z tych zrobić sobie tam, nie wiem, wiecie, tutaj ich tam kazać im płacić, prawda? I połączyć się, wiecie, i tutaj Japonia miała rządzić tutaj Chinami. Japonia miała rządzić Chinami, prawda? Chiny miały spotkać się z Japonią. Tu miała rządzić Japonia. Tu miała być Japonia. Tu miały być Niemcy. Tu miały być Niemcy. Tu miała być Niemcy, a tu miała być Japonia, prawda? I tu miał być, szanowni państwo, szlak. To tu miała kontrolować wszystko Japonia, a tu miały kontrolować wszystko Niemcy. Tak to miało być, mniej więcej. Niemcy walczyły o to, żeby zostać hegemonem euroazjatyckim, a Japończycy walczyli o to, żeby zostać hegemonem azjatyckim. Niemcy nie walczyli tylko sami, żeby zostać hegemonem euroazjatyckim, a walczyły razem. Pomagali im tak. Poddali się Czesi, pomagali im Austriacy, Słowacy, Węgrzy, Włosi, Hiszpanie chyba pomagali, trochę nie pomagali, nie wiem, sami już, prawda? Duńczycy, przecież to wszystko w Holendrzy, Belgowie, to wszystko było w SS, prawda? Irlandczycy, prawda? I o co chodzi? Ja to ludziom tłumaczę, że w 1939 Polska wystąpiła w stosunku do Niemiec, broniąc funta brytyjskiego. No, broniąc funta brytyjskiego, i potem funt brytyjski się zawalił. No i potem funt brytyjski się zawalił, tylko że Polska za to zapłaciła. Polska za to zapłaciła. Zniszczeniem naszego narodu i państwa polskiego i w ogóle wszystkiego naokoło. Polska za to, a na koniec nam kazali i ze Stalinem. To jest historia, szanowni państwo, Polski, i to ma gigantyczny związek z walutami. Ja nie rozumiem, jak ja tam widzę te wykresy, niektórzy tam o walutach rozmawiają, tam rysują jakieś trójkąty, nie wiem, szklanki, nie wiem, stoły, kurde, na tych wykresach. Po co oni to robią, szanowni państwo? Co im to da, jak zaraz, wiecie, będzie w ogóle sytuacja geopolityczna i koniec, tak? I tutaj jest o to walka. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ja nie chcę dolara amerykańskiego. Ja uważam, że teoretycznie dolar amerykański nam służy, prawdopodobnie.
Chociaż ja nie wiem, no bo Polska, wiecie, wymiera, polska gospodarka leży, niszczeje, jesteśmy coraz biedniejsi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie nadążamy za Azjatami, Chińczycy stali się bogatsi per capita, prawda? Nie nadążamy, stajemy się biedakami. Nie mamy elektrowni atomowych, prawda, dusimy się, nie wydobywamy węgla, chcą zabrać nasze lasy i tak dalej. To jest wszystko, wiecie, to jest kpina totalna w danym momencie, co się dzieje, prawda? W danym momencie, co się dzieje, zamiast budować w Polsce domy, to budujemy 30-metrowe mieszkanka w kraju gigantycznym, który jest 3 razy większy od Anglii, ale jakoś domów u nas się nie da budować, bo ziemi nie ma. Da? A w Anglii się da, gdzie jest 3 razy mniejsza Anglia od Polski. No się da, jeszcze te domy są tańsze niż w Polsce. No jakim cudem się tam da, a u nas się nie da? No weźcie się od... Polska to nie jest kraj, to nie jest państwo normalne, to jest jakiś bantustan Polska, prawda? Głupi, tępy bantustan, prawda? Ja kocham Polskę, prawda? Kocham Polskę i tak dalej, ale tutaj co się dzieje, to się w ogóle nie trzyma kupy i całości, prawda? Więc tak to było. My żeśmy, szanowni państwo, w 39, trzeba to powiedzieć wreszcie jasno i to wpisać w książki historyczne. Polska, znaczy to nie była taka Polska, wtedy Polska była większa, prawda? Polska, szanowni państwo, Polska, szanowni państwo. Polska, szanowni państwo, w 39 stanęła w obronie funta brytyjskiego i wzięła na siebie pierwsze uderzenie Niemiec, co było tragiczne dla nas w skutkach oczywiście, prawda? I dlatego trzeba zrozumieć, że te wszystkie sytuacje, jak druga, pierwsza, to one są o coś. One są o coś, tak jak dzisiaj jest coś o coś. Tam nie jest, że Putin sobie wymyślił, że tam jest, wiecie, reżim taki i taki. No tak, no bo mają zalążki banderowskie i tak dalej, prawda? No to mają o czym mówić, prawda? Ale to jest tak naprawdę, szanowni państwo, to jest walka o to, żeby, szanowni państwo, na Ukrainie, tak? Albo nic nie było, tak? Bo Ruski nie chcą, żeby tam nic nie było. To jest walka o to, czy na Ukrainie, prawda? Szanowni Państwo, będzie królował rubel, czy będzie królował dolar amerykański? Oto jest walka, Szanowni Państwo, na Ukrainie. To jest o dolara amerykańskiego albo rubla. Co więcej, to nawet jest o juana chińskiego, bo tak jak powiedziałem we wcześniejszych filmach, Szanowni Państwo, jest coś takiego jak jedwabny szlak i ten jedwabny szlak ma iść tak przez Turcję. A dodatkowo może iść przez Ukrainę. Tak? I oczywiście przez Rosję. Prawda? To jest tak, że o to, żeby wyeliminować Ukrainę z jedwabnego szlaku, bo mamy tutaj dywersyfikację ryzyka, szanowni państwo, na trzy korytarze tego jedwabnego szlaku. Trzy korytarze tego jedwabnego szlaku. No i jak Ukraina jest wyeliminowana, no to tylko może iść przez Rosję, prawda? No i przez Turcję. No a tam przez tą Turcję to trochę tak kiepsko, bo przez tą Turcję jest kiepsko, bo tam są te góry, to wszystko, te Afganistany, te Iraki, i Syrię, to wszystko, dzisiaj to trzęsienie, prawda? No czyli najbezpieczniejszą drogą, czyli tak, nie pójdzie przez Ukrainę, przecież po to jest ta walka o ten cały Krym i to wszystko, prawda? O jedwabny szlak, bo Ukraińcy chcą, żeby jedwabny szlak szedł przez nich. Prawda? I chcą, żeby królował tu dolar amerykański na Ukrainie, tak? A Rosjanie nie chcą, żeby tam królował dolar amerykański i Rosjanie nie chcą, żeby tamtędy szedł jedwabny szlak. No to wtedy będzie tylko do wyjścia, szanowni państwo, Rosja. A jak Chiny sobie będą budować przez te Afganistany, Iraki i te Turcje wszystkie, prawda? No to wiadomo, że tam łatwo wywoływać te wojny, te zamachy, to wszystko w tym Afganistanie i w tym Iranie, tak? I najbezpieczniejszą drogą z perspektywy takiej to właściwie jest Rosja w danym momencie. Jeżeli można powiedzieć, że z Rosją w ogóle cokolwiek bezpieczne, prawda? No ale chyba łatwiej się dogadać z jedną Rosją i Kazachstanem, tak? I Mongolią, niż się dogadywać, czy tam, wiecie, czy się dogadywać, wiecie, ze wszystkimi tymi Afganistan, Irak, Iran, Syria, Turcja, prawda?
Tak? Każdy tam będzie miał swoje widzimisię i ten, prawda? Chociaż wiecie, to jest dziwne, no bo to na to modłę. Tak więc, szanowni państwo, tak to właśnie wygląda i cena dolara amerykańskiego zależy od rozstrzygnięcia tego, co się tam dzieje, a nie dziwmy się, że dzisiaj dolar amerykański zaczyna mocno, szanowni państwo, zyskiwać ze względu na to, że tam podwyższono oprocentowanie, no i dolar amerykański już jest bardzo wysoko oprocentowany, prawda? To jest 4,75, to jest już bardzo dużo, to już jest bardzo dużo. W Polsce to 6,75. To troszeczkę sobie porośnie, prawda? Rośnie sobie, prawda? No ale właśnie im Polacy są głupsi w tym, że nie rozumieją, że obecna sytuacja to jest walka o dolara amerykańskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj dolar amerykański kosztuje 4,59, tak? 4 złote i 46 groszy, prawda? No to urósł znowu, no ale zaraz może spaść, prawda? Funt brytyjski też wzrósł, no bo oni podwyższyli, dolar podwyższył do 4,75, szanowni państwo. Funt brytyjski podwyższył do 4, funt brytyjski o 5,40 podwyższył, trochę urósł, prawda? Euro podwyższyło do 3. Dalej mamy znacznie wyższe oprocentowania od nich. Dalej te waluty są drogie, więc mogą mocno spaść, więc można stracić. Ale to ma jakiś tam impact, prawda? Bo już 4,75 w dolarze, 4 w funcie i 3 w euro, to już nie jest, wiecie, 2 czy 1 czy 0, prawda? Mimo to, że u nas jest 6,75, ale ze złymi decyzjami naszych decydentów i wpajaniu Polakom alternatywnej rzeczywistości, męczenie Polaków, powoływanie do wojska i tak dalej, nie rozwiąże, a zniszczy sytuację. Życzę miłego dnia.